Tramwaj 28 jest obiektem kultowym dzisiaj, jest reliktem dawnej kultury, jest reliktem dawnej Lizbony. Tramwaj podróżuje przez najbardziej malownicze punkty miasta. Spina się wąskimi uliczkami, zakręca pod bardzo ostrym kątem. Jadąc można wyciągnąć rękę i dotknąć ściany tego domu. To są domy sprzed kilkuset lat. Można zobaczyć, że Portugalczycy w biegu wsiadają do niego. Jeżdżą na stopniach, wychylają się jadąc. A dla turystów jest to sposób na zwiedzenie miasta od jednego krańca do drugiego. Portugalczycy są ukształtowani przez swoją kulturę, która zawiera mieszankę nostalgii, rzewności, zamyślenia i troszkę mrocznego smutku. Portugalskie saudade to jest zlepek tych wszystkich cech charakteru narodowego Portugalczyków. Najważniejsze, co jest w pracy ambasadora z mojego punktu widzenia, to jest kontakt z rzeczywistym społeczeństwem. Żebym czuł tak jak Portugalczyk, a myślał tak jak Polak. Jest to część miasta, która nie ucierpiała w trzęsieniach ziemi, więc na skutek tego znajdują się tutaj oryginalne kamienice, oryginalne struktury budowlane. Często malutkie domki, wąziutkie, zbudowane z gliny, z drewna, które przypuszczalnie pochodzi z odzysku z XV czy XVI wiecznych okrętów. Ale Alfama jest również zupełnie wyjątkowa ze względu na swój klimat. Tutaj widzimy ludzi, którzy wychodzą z siateczką, często w kapciach rano, do malutkiej piekarni. Po drodze kupią gazetkę, drepcą na górę do siebie. To jest społeczność niesłychanie ustabilizowana. Tu nie ma sytuacji, w której ludzie sprowadzają się, potem się wyprowadzają w pośpiechu, bo kupili trzy razy większe mieszkanie. Wszyscy są tacy sami. Od lat tu się nic nie zmieniło. Polecam też widok z murów zamkowych. Ten zamek zawieszony jest nad rzeką i pilnuje całego miasta. Stamtąd mamy wspaniały widok na most, na rzekę. Miasto wygląda równie pięknie w deszczu, jak w pełnym słońcu. Praca ambasady to jest system wielopolówki, to jest system uprawiania wielu rozmaitych terenów. Tutaj mamy specjalistów z zakresu tylko gospodarki i polityki, problematyki Unii Europejskiej i kultury, i problemów wojskowości, i handlu. Jest to działalność bardzo wielokierunkowa, wielowymiarowa. No i oczywiście funkcją ambasadora jest skoordynowanie tych wszystkich wysiłków. Staram się komunikować, czym Polska dzisiaj jest, co w Polsce się dzisiaj dzieje, co czyni z Polski kraj, o którym warto myśleć i mówić. Pamiętajmy, że w relacjach dyplomatycznych Polska jest też pewnym produktem, który chcemy przedstawić, uczynić go atrakcyjnym. We intend to bring Mr. Valenza for the original screening plus the entire director's team. Tak? Każdy z Was dzisiaj dostanie książeczkę do domu. No
bardzo. A ja już mam taką. Polska szkółka, którą tutaj prowadzimy, jest instytucją, która pozwala na przekazanie polskości dzieciom zmieszanych małżeństw. Po torze, przez plac, przez góry, przez tunel, przez stwała, przez las. Jest to najdalej na zachód wysunięty cypel Europy. Nawisy skalne, klify, skały sterczące spod wody. To magiczne miejsce tutaj jest geograficznie położone najbliżej kontynentu amerykańskiego. O 5500 km stąd jest koniec stanu Delaware. Tu żaden okręt nie przypłynie, ale tutaj jest to jedno z najbardziej nostalgicznych miejsc w Europie. To jest miejsce, w którym Europa zbliża się do Ameryki. To jest miejsce, w którym symbolicznie można by położyć przęsło pod most transatlantycki. W małych restauracyjkach, w robotniczych dzielnicach, nie w miejscach dla turystów. A są ekrany telewizyjne. Sportingista. We get together for most of the games around here, and as you can see, it's a very humble and modest place. But a lot of people come from a lot of places around here. As you can see along the pictures, we have pictures that are autographed. Some of the key players that played in Sporting, like Figo and Balakov, and I rang the bell about Juskowiak because he's a Polish guy. He was good. Most of all, he was a fighter. But that comes with a Polish culture, I think. Momentami zamiera akcja, kelner przestaje roznosić posiłki, kucharz wychodzi zza przepierzenia i wszyscy zamierają i patrzą na ekran. Potem życie wraca do nas. Ladra to jest miejsce handlowe, ale kultura bazarowa tutaj jest, to nie jest kultura wschodnia. To jest raczej kultura, która jest pozostałością obecności Maurów w tej części świata. Ceny nie podlegają specjalnej ruchliwości, to znaczy ktoś, kto nie sprzedał obiektu dzisiaj za 2 tygodnie, nie chce go sprzedać za pół ceny. Co pokazuje również mentalność Portugalczyków. Oni nie robią czegokolwiek za każdą cenę, oni spokojnie siedzą i czekają, że jeśli nie dzisiaj, to za 2 tygodnie, jak nie za 2 tygodnie, to za rok. Jesteśmy w miejscu, gdzie można znaleźć stare kafelki. Azulejos. One pochodzą z rozbiórki starych domów. Czasami możemy znaleźć całe wzory, a czasami tylko kilka kafelków, które możemy skompletować. Jak na przykład te dwa. To jest szczotka do czyszczenia stołu z okruszków chleba. Bardzo stary wzór, czyli odkurzacz. Przysmak Portugalczyków, dorsz północnoatlantycki, bacalhau corente. Portugalczycy przygotowują w ten sposób, że namaczają go w mleku, także on się rozpulchnia do formy normalnej ryby, a następnie wstawiają go do pieca i pieką. Z dzieciństwa pamiętam portugalskie sardynki, które czasami można było dostać w delikatesach. Znakomite turystyczne
śniadanie i prawdziwy przysmak. To jest nowa forma obecności kulturalnej. Ja myślę, że nieprawdopodobnie cenna. Otóż ja chciałbym, żeby promocja Polski, promocja kultury nie odbywała się wyłącznie w salonie przy kandelabrach dla 20 osób popijających herbatę z porcelanowych filiżanek. Z odwrotną transformatą Fouriera. Tylko żeby ona stała się formą zaproszenia znacznej części ludzi, setek, być może tysięcy, nowoczesnych społeczeństwa. Sukces mierzony jest tym, do jakiego stopnia w miastach, w których żyjemy, czy w aglomeracjach, w których żyjemy, pojawia się tak zwana klasa kreatywna. Otóż Polska może dać Europie bardzo duży zastrzyk takiej klasy kreatywnej.